O zabranie głosu proszę pana Władysława Kośniaka, kamysza wicepremiera ministra obrony narodowej. Szanowni Państwo, panowie ministrowie, nie ma sprawy ważniejszej dla naszego rządu niż bezpieczeństwo naszej ojczyzny, bezpieczeństwo naszych rodaków. To jest sprawa absolutnie priorytetowa. To wynika również z naszej umowy koalicyjnej, gdzie w pierwszym punkcie mówimy o bezpieczeństwie, o wspólnocie narodowej, o sile w sojuszach o silnej, dobrze zorganizowanej armii, o koordynacji tych działań. Dzisiaj nasze wspólne wystąpienie, wspólne wystąpienie moje ministra Tomczyka z panem ministrem Siemoniakiem i ministrem Mroczkiem jest dowodem, że ta koordynacja została po pierwsze poprawiona. Powiemy o efektach współpracy na rzecz obrony granicy, ochrony granicy, też o naszych planach na przyszłość i o tym, co się przez ostatnie kilka miesięcy Udało usprawnić, polepszyć i wzmocnić. Po pierwsze, chciałbym podziękować za głosowanie nad ustawą wzmacniającą siłę i obronę polskiej granicy, bezpieczeństwo polskich żołnierzy. 401 posłów zagłosowało za ustawą, to jest znakomita większość, bardzo dobry wynik. Wszyscy ci, którzy głosowali za ustawą, myślę, że zdają sobie sprawę z wagi odpowiedzialności tych głosów. Ci, co zagłosowali przeciwko lub się wstrzymali od głosu, ewidentnie nie rozumieją powagi sytuacji. Trwa wojna hybrydowa największa od momentu, kiedy to pojęcie powstało. Od momentu, kiedy analizujemy sytuację, jesteśmy jej uczestnikami. Takiego ataku na Polskę nie było. On się objawia w próbach przekraczania granicy, w dywersji, sabotażu, w cyberprzestrzeni. To jest doświadczenie ostatnich tygodni i miesięcy, które spowodowało, że jeszcze większa koordynacja działań na rzecz bezpieczeństwa granicy jest potrzebna. Ostatnie miesiące to jest doposażanie w sprzęt, hełmy, kamizelki kuloodporne ale również pojazdy opancerzone, pojazdy transportowe, te służące do transportu, pojazdy medyczne, które umożliwiają bezpieczeństwo żołnierzy, funkcjonariuszy i, i policji. Skierowanie nowych oddziałów wojsk operacyjnych, ale również żołnierzy wojsk specjalnych czy żandarmerii wojskowej do patrolowania granicy przynosi swoje efekty. Bardzo ważną decyzję podjęliśmy wspólnie z premierem, z ministrem Siemoniakiem, będąc w dubiczach cerkiewnych kilka tygodni temu o powstaniu strefy buforowej. Tą decyzję Wprowadzał pan minister Siemoniach. Ona przynosi pozytywne skutki. Za chwilę pokażemy dane mówiące o spadku liczby przekroczeń granicy i prób przekroczeń granicy. Czyli wzmocnienie, indywidualne wyposażenie żołnierzy, czyli operacja Szpej, która nabiera rozpędu, i w pierwszej kolejności wyposażane są jednostki służące na granicy. Od 1 sierpnia będzie funkcjonować nowa misja, Zostanie zakończone, zostaną zakończone dwie operacje, jedna była szkoleniowa, jedna na rzecz ochrony granicy, powstanie jedna operacja Bezpieczne Podlasie, w której będzie brał udział do 17 tysięcy żołnierzy. Dzisiaj znajduje się tam około 6 tysięcy żołnierzy, jeżeli będą potrzeby i będą takie wnioski ze strony... Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Straży Granicznej, która odpowiada za ochronę granic. Wojsko pełni funkcję pomocniczą wraz z Policją na mocy ustawy o Straży Granicznej, to skierujemy tam dodatkowe siły i środki. Dokonujemy zmian również w sposobie organizacji samego przedsięwzięcia. Teraz 18. Dywizja Zmechanizowana będzie brała odpowiedzialność za bezpieczne podlasie, za tą operację. Wyciągamy wnioski z niedociągnięć naszych poprzedników, również w aspekcie opieki medycznej. Zgłoszony został wniosek o dofinansowanie placówek medycznych. Wiem, że z rezerwy pana premiera uruchamiane są środki, na przykład dla szpitala w Hajnówce, ale my też podjęliśmy decyzję wspólnie z Wojskowym Instytutem Medycznym, z naszymi służbami medycznymi na rzecz wzmocnienia zabezpieczenia medycznego ze strony wojskowej jak również ze strony na przykład lotniczego pogotowia ratunkowego i wydłużenia czasu dyżurów te wszystkie działania ale przede wszystkim zespół koordynacyjny który przeprowadził przez ostatnie tygodnie tą operację i na poziomie Bezpieczeństwa granicy, czyli w województwie podlaskim, czy w województwie lubelskim, codzienne odprawy, koordynacja działań pomiędzy Strażą, Policją a Wojskiem, ale też zespół, któremu przewodniczą panowie ministrowie Tomczyk i Mroczek, przynosi swoje efekty, bo z tym spotkaliśmy się, że brak koordynacji, brak współdziałania, brak wymiany informacji był przeszkodą do efektywności. Podjętych działań. Dzisiaj tego już nie ma, dzisiaj wymiana informacji, komunikacja, współdziałanie, ale przede wszystkim szkolenie. W, z umiejętności walki z tłumem, którą dla żołnierzy Wojska Polskiego prowadzi policja. Bardzo za to dziękuję, panie ministrze. Bardzo dziękuję wszystkim policjantom, którzy szkolą naszych żołnierzy. To są przydatne umiejętności. My też skierowaliśmy tych, którzy mają doświadczenie z misji choćby w Kosowie misji o charakterze ze wszystkich misji. Polskich kontyngentów wojskowych, najbardziej policyjny charakter ma misja w Kosowie. Tam właśnie przygotowywani są żołnierze i policjanci do walki z tłumem. Z tych doświadczeń korzystamy. To jest zadanie, które jest dla nas zadaniem numer jeden dlatego też liczę na szybkie procedowanie ustawy przez Senat i podpisanie ustawy przez Pana Prezydenta, żeby poczucie pewności, z zakresu użycia broni przez naszych żołnierzy, ale również zastosowania operacji wojskowej na terytorium Rzeczpospolitej było możliwe. Akty sabotażu, akty dywersji, które dokonują się cały czas na terytorium naszej ojczyzny, wymagają przygotowania i zabezpieczenia prawnego w instrumenty, które jeżeli trzeba będzie użyć, to będziemy do tego gotowi. Zastaliśmy państwo nieprzygotowane do tego typu działań. Nadrabiamy tą sytuację. Będziemy też w dalszym ciągu prowadzić proces umiędzynaradawiania tematu granicy wschodniej Unii Europejskiej, Wschodniej flanki NATO. Cieszę się, że osiągnęliśmy sukces na szczycie, bo to nie było pewne do ostatniego dnia. W dokumentach podsumowujących szczyt, w stanowisku przyjętym na szczycie w Waszyngtonie, sprawa granicy nie jest tylko sprawą indywidualnej odpowiedzi państw członkowskich, tylko jest sprawą sojuszniczą. Poruszyliśmy tam również kwestię Białorusi, to jest efekt naszych prac z ministrem Sikorskim, naszych zespołów, które nad tym pracowały do ostatnich godzin przyjęcia stanowiska, które uwzględnia niebezpieczeństwo. Na wschodniej flance NATO niebezpieczeństwo na, na granicy. Na koniec Tarcza Wschód, która jest kolejnym elementem oprócz ustawy o zasadach użycia broni, o naszej koordynacji, wzmocnieniu granicy i zablokowaniu bandytów, którzy atakują naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. To właśnie umiędzynarodowienie tematu granicy i budowa Tarczy Wschód. To jest dużo już większy projekt dotyczący fortyfikacji, systemów dronowych, antydronowych, rozpoznawczych na każdym poziomie, które umożliwią Bezpie zachowanie bezpieczeństwa dla Polski, dla państw natowskich, bo przecież my wykonujemy. Będziemy wnioskować o zaangażowanie Unii Europejskiej. Nowa komisja musi udzielić wsparcia Polsce w tym zakresie. W tą sprawę powinny się zaangażować wojska sojusznicze. I już mamy pierwsze deklaracje wsparcia w budowie fortyfikacji ze strony naszych sojuszników, ze strony naszych partnerów NATO. Bardzo za to dziękuję. To są te działania. Działania, które podejmujemy na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego. Komitet Bezpieczeństwa obraduje co tydzień, stałym tematem jest sytuacja na Ukrainie i stałym tematem jest bezpieczeństwo granicy. Te, te działania, które podjęliśmy strefa buforowa, zwiększenie liczby żołnierzy, wzmocnienie i lepsze przygotowanie, też zabezpieczenie infrastrukturalne, umiędzynarodowienie problemu, działania dyplomatyczne przynoszą efekty. Na pewno tych przekroczeń jest dużo mniej, o tym będzie mówił pan minister Siemoniak, ale nasza czujność nie może być mniejsza. Teraz jest czas na dalsze wzmacnianie granicy, wzmacnianie bariery i wszystkich działań, które prowadzimy. Dziękuję wszystkim funkcjonariuszom Straży Granicznej. Dziękuję funkcjonariuszom policji, w oczywiście w szczególny sposób dziękuję żołnierzom Wojska Polskiego, którzy pełnią niestrudzenie swoją misję na granicy Rzeczpospolitej i niezłomnie jej bronią, ponosząc często ofiarę, tak jak sierżant Sitek najwyższą ofiarę swojego życia, ponosząc często urazy, doznając urazów. To jest wielka misja, to jest najbardziej bohaterskie dzisiaj zachowanie. To jest wielka odwaga, to jest wielka odpowiedzialność, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Wszyscy ci, którzy będą w jakikolwiek sposób znieważać żołnierzy wojska polskiego, funkcjonariuszy broniących polskiej granicy, służących państwu polskiemu, poniosą za to konsekwencje i to się już dzieje.